Urodziłem się w artystycznej rodzinie. Ojciec był malarzem i grafikiem. Jego mama była malarką. Jego ojciec był poetą. Mój brat po skończeniu liceum plastycznego poszedł na Akademię Sztuk Pięknych. Ta sztuka cały czas koło mnie była. No, dom był wypełniony książkami o sztuce, albumami, reprodukcjami. Próbowałem się troszeczkę od tego oderwać w inną stronę. Gdzieś tam aspirowałem na architekturę. Na szczęście mnie nie przyjęli i po roku postanowiłem zdawać na grafikę. Plakat żyje wyłącznie w mieście, prawie wyłącznie w mieście. No, to jest dziecko miasta. Łączy tą szlachetną sztukę z taką zwykłą ulicą, zwykłym życiem, z tramwajem, z przystankami, z samochodami. On się pcha w oczy przechodniom i to mi się w tym podoba, że jest taki przebojowy, no po prostu tak musisz mnie zobaczyć. To, co nazywa się w powszechnym rozumieniu pracą, to jest dla mnie czystą przyjemnością. I gdybym nawet nie zarabiał na tym pieniędzy, to i tak bym to robił, bo po prostu sprawia mi to ogromną satysfakcję. I cieszę się, że to robię. No, cieszę się, że taką drogę obrałem po prostu. Nazywam się Piotr Młodożeniec.